chodzi o kwestie finansowe. Są teraz w tej chwili takie komunikaty, że rząd się właściwie powoli wycofuje z tego miliona aut elektrycznych, prawda? Są te ilości mniejsze, przesuwane na późniejsze, wiadomo, są takie informacje, że tam rok 2030 i tak dalej. Takie się pojawiają informacje. No ale opłata paliwowa jest od stycznia. 10 groszy od litra każdego paliwa, prawda, które miały właśnie być przeznaczone na ten cel. Szacowane było to około 2-2,5 miliarda rocznie. Tak z tego, co czytałem, takie wpływy miałyby z tej opłaty paliwowej. No i takie moje pierwsze pytanie, gdzie są te pieniądze? Ja się nie wiem, no musiałbym się zainteresować bliżej tym tematem. No nie jest tak, że na każdy temat. Ja a do kogo należałoby adresować to pytanie? Ja pana zapraszam do biura na spotkanie, się przygotuję, jak pan dał wcześniej, dowiem się wszystko, jak wygląda i wtedy bardzo chętnie z panem porozmawiam. Nie, z głowy nie umiem pan powiedzieć, nie zajmowałem się tym absolutnie. Nie, no bo te pieniądze nie zostały spożytkowane oczywiście na to. No wiadomo. Szczerze mówiąc, w polityce każdej partii... Ale jeżeli mówi pan o tej opłacie paliwowej, że co, te 10 groszy, tak? Jest. Chociaż ten, to ona nie była na auta elektryczne, ona jest w Funduszu Dróg Samorządowych. To jeżeli o tym... No mówimy, też miała być przeznaczona elektromobilność, żeby... To być może, ale no to wydaje mi się, że całość została przeznaczona na Fundusz Dróg Samorządowych. Nie? Czy gdzieś to jest taki ślad, no pan się tym zajmuje, no... Czy zazwyczaj... budżetem, to jak budżetem, natomiast tak, no Fundusz Dróg Samorządowych to jest 36 miliardów zabezpieczonych na 10 lat. No i część z tych środków to jest z tej opłaty, no to przecież nie jest 36 miliardów, tylko jak część. Także tak, no ale jaka tam dokładna jest suma, że tak powiem, która z tego na to przeszła, no to teraz pan nie powie, nie? Natomiast no, mogę powiedzieć, że nie, bo te często środki jest tak... są tutaj, nie? A jak wygląda Fundusz Dróg? To jest 250 milionów już w pierwszej transzy dla Kujawsko-Pomorskiego, teraz kolejne są do spisywania, więc to wszystko. Nie, bo ja tutaj, szczerze mówiąc, no każdy rząd tak robi i ja tutaj nie mam do nikogo pretensji, że no, często jest tak, że trudno znaleźć ślad jakichś pieniędzy, prawda? Często one są wrzucane do wspólnego worka i potem, prawda, dzielimy. Że... No tutaj to mówię, to zostaje w drogę, Fundusz Dróg Samorządowych. Nie? Natomiast no, nie da mnie powiedzieć, jaka z głowy, jaka to jest suma z akurat tego Funduszu Dróg. Jakiś procent to na pewno jest, nie? Bo w tym roku to jest 6 miliardów na ten... Nie, no bo z czegoś miała być ta elektryka finansowana, prawda? No wiadomo, że projekt, rozpoczęcie i tak dalej, to wszystko jest kosztowne. Więc w przyszłości, no rozumiem, że z tego będą, prawda, finansowane jakieś prace, czy to zakup projektu z zagranicy, tak jak się w tej chwili mówi, czy prace własne, no jakkolwiek, ale chodzi o to jakby, jaki jest podział tych pieniędzy, jaki będzie poziom w przyszłości. Wydaje mi się, że w całości to jest fundusz, że dróg, te środki trafiły tam, nie? Ale to jeszcze się upewnię dla pana, zapraszam pana po wyborach na spotkanie, także nie ma najmniejszego problemu. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję.